Pomówmy o współzależności. Cóż to takiego? Zastanówcie się chwilę, ile razy sami tak pomyśleliście, lub ktoś do Was skierował takie zdanie: Wszystko, co zawdzięczam, zawdzięczam tylko sobie i swojej ciężkiej pracy. Co to oznacza? Może to oznaczać, że mamy do czynienia z osobą solidną, zaangażowaną, zmotywowaną, zdyscyplinowaną. Niewątpliwie większość z nas, którzy wyszliśmy ze sfery komfortu i osiągnęliśmy zakładany efekt, doszliśmy do jakiegoś skutku, celu, który wcześniej sobie postawiliśmy, moglibyśmy powiedzieć takie zdanie: Wszystko, co zawdzięczam, zawdzięczam tylko sobie i swojej ciężkiej pracy. Jest to myślenie bardzo niezależne i mm, warto tak myśleć, warto tak działać, biorąc na siebie ciężar y, stawianych sobie celów. Jednak jest jeszcze drugi obszar, w którym realizujemy własne cele i wpływamy na innych, motywując ich do działania. Nazywamy ten obszar współzależnością. Osoby niezależne, potrafiące wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i słowa, mają już odrobioną w połowie pracę domową. Warto jednak uzmysłowić sobie, że jest masa, duża część naszego życia i takich jego obszarów, w których znacznie lepsze efekty uzyskamy poprzez budowanie relacji i kooperację z innymi ludźmi, poprzez więzi społeczne, przynależność do wspólnoty, drużyny, zespołu, organizacji. Tam, gdzie łączą nas więzi zespołowe, działamy na polu współzależności. Realizujemy nasze cele dzięki interakcji z innymi osobami. Na szkoleniach, przypomnijcie sobie, była mowa o rolach w zespole, które pełnimy. Meredith Belbin, znakomity angielski psycholog, definiuje te role. My mówiliśmy o ośmiu podstawowych, nie będę teraz wracał do tego, ale ma to właśnie związek z tym, że działając w zespole różnorodnym, w sensie charakterystycznym i osobowościowym, jesteśmy, dostajemy niejako prezent. Jesteśmy bardziej skuteczni, bardziej e, zainspirowani, ponieważ możemy korzystać ze swoich różnych e, współzależnych talentów. Osoby, które myślą w sposób niezależny. Dochodzą w pewnym momencie swojego życia do, takiego, do takiej refleksji, do takiego eta wyższego etapu rozwoju, na którym mogą powiedzieć: e, Zawdzięczam bardzo dużo innym, dzięki pracy zespołowej, dzięki pomocy, zaangażowaniu innych osób, mogą się inspirować i realizować lepiej siebie samego. Cóż to takiego? Współzależność. Współzależność to świadomość tego, że w kooperacji, w kontakcie z innymi ludźmi możemy być jeszcze bardziej skuteczni, jeszcze bardziej energetyczni, jeszcze bardziej um, możemy rozwijać swoje biznesy, swoje organizacje. To, co teraz robimy jako fundacja, wychodząc do Was z tym materiałem, to jest właśnie działanie współzależności, czyli w tym trudnym okresie, przez który wszyscy przechodzimy, pokazywanie i nam, i Wam, tego, że mimo wszystko możemy być razem, możemy się inspirować, stymulować i popychać sprawy naprzód. To jest właśnie współzależność. Przypomnijcie sobie nasze cudowne spotkanie w Iwanu Frankiwsku, w którym wzięło udział tyle e, tylu z Was, e, prawie praktycznie z wszystkich organizacji, jakie reprezentujecie. To był cudowny czas. To był czas, kiedy mogliśmy współzależnie działać, spotykać się, rozmawiać ze sobą, wymieniać adresy doświadczenia, pracować nad projektami. To był czas, w którym dla nas wszystkich był taki moment, w którym mogliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami. Ta wymiana doświadczeń towarzyszyła w tym czasie nam wszystkim. Zastanówcie się teraz, czy możecie takie próby. Będąc zdala od siebie, siłą rzeczy mamy ten trudny okres, w którym wszyscy jesteśmy. Zastanówcie się, czy możecie podejmować takie próby zbliżania się, wykorzystując te narzędzia, które są ogólnie dostępne, jak internet, jak platformy e-learningowe, jak pl platformy konferencyjne. Dla ciekawości mogę Wam już dzisiaj powiedzieć, że jako fundacja planujemy dla Was specjalne szkolenia online które mam nadzieję będą dla Was bardziej praktyczne, będziemy się mogli, mogli tam widzieć, słyszeć, będziecie mieli dostęp do materiałów szkoleniowych. Ta współzależność, budowanie tej współzależności wtedy będzie bardzo intensywna. Będzie, mam nadzieję, to Wam wszystkim lepiej służyć w tym trudnym czasie, w którym nie do końca możemy się osobiście spotkać i skomunikować ze sobą tak, jak czyniliśmy to do tej pory. A więc mówiąc o współzależności, e w tym module nie mam dla Was konkretnego zadania, ale gdybym mógł, korzystając z tej okazji, że mogę do Was mówić, do kamery, to zachęciłbym Was do realizacji krótkiego, prostego celu, który miałby polegać na tym, i do, do czego Was serdecznie zachęcam i o co proszę, żeby spróbować wykorzystać ogólnie pojętą onlineowość, internet i programy, które temu służą, jako narzędzia, wykorzystać i skontaktować się między sobą w dalszym celu, podsycając, w tym obszarze współzależności kooperacje między organizacjami. Zachęcam do tego i trzymam kciuki, że to się powiedzie.